zakładzie porobiłem, struciłem kable od tych świateł postojowych, pochowałem kostki, także jak teraz się siedzisko otworzy, to jest wszystko uporządkowane. Zabezpieczyłem też ten od pompy wężyk, żeby już taką po prostu zrobiłem zawleczkę, nacisko. Co? Nie wiedziałem, ale tutaj ten licznik też pokazuje jazdę eko. 86 stopni. 4 stopnie, a to na dworzu. 1500 km. No, 1600 prawie. Spalanie? Minimalne i maksymalne 8 litrów. 87 stopni. Gdzie ma? Wyjazd z parkingu. A jeszcze coś zrobiłem, zaraz pokażę. Założyłem adapter. Pamiętacie, tutaj był ten włącznik zapłonu i wymieniłem go, bo oczywiście no chiński no to popsuty, musiałem założyć taki. I ciągle mi się myli, szukam tutaj. Powiem wam, że nie, no nie.
według mnie to jest zupełnie co innego niż motocyklem, nie? Marcin, jak u niego byłem, to mówi, o kurde, no mówi, na motocyklu jeździsz na kole, a tutaj nie dajesz rady. Ileś wskazówek mi tam dał. Ale i tak mam, cykora mam po prostu. O, patrzcie, tu się zapala ten eko. Jazda eko. Tu mam Pietra przed tym przechyłem do tyłu, nie? Jak miałem te rolki, pamiętacie te, co zrobiłem sobie sam? To nie miałem. To szło lepiej. Bez przyspieszania, tak jak na motocyklu. A taka jazda na przyspieszaniu to tak nie za bardzo mnie bawi. Ani tu bym się nie nauczył przepinać biegów. Doskonale popróbować, tylko trzeba mieć też odwagę na kolanie, tak? Z nogą na graparze. To tak. I wtedy ładnie przyspiesza i idzie to ładnie wyczuć. Ale też jest ryzyko, że po prostu na asfalcie, jak dotkną te kółka, no to już trzeba mieć naprawdę wyczute. Bo jak dotkną asfaltu te małe kółka, to albo prawo, albo lewo, nie? Może zawinąć. 100%. Także ja sobie daję spokój tutaj z tą jazdą na kole, kładem. No nie czuję tego po prostu.
wczoraj tak przy nim robiłem. I tak patrzę. No Raptor. Piękny. Dobrze to wygląda. Miejsce zbiórki. Dokładnie. Jeszcze może pojadę, naleję paliwa. Dobra, bo coś mało jest. W tej chwili na tym przełożeniu to Raptor no, powinien spokojnie 200, pod 200 wykręcić. 160 koło gdzieś, tyle jechałem maksymalnie. A jak nakłada, to jest dużo. Że taki upał się uchlać, tragedia. Ledwo co chodzą. Ciekawy, jak to jutro będzie przy 33 stopnie. Ale jutro też jadę na motocykl, na jezioro pojadę. O, patrzcie, jazda eko, nie? I tu pewnie przy tym eko jest 4 i coś spalanie. Czyli wysoki bieg i wolne obroty. W ogóle ten silnik MTK to jest taki bardzo elastyczny. Kasa jest. No i
Mega jest ten licznik oryginalny. Wszystko pokazuje. Pełny, kompletny. Tak jak powinno być. Dziękuję. Do widzenia. No i stan paliwa się podniósł. Bo w taki upał to jeżdżę zawsze na włączonym wentylatorze. Teraz w tej chwili cały czas chodzi. No, płyn wymieniłem chłodniczy. No trochę porobiłem. Praktycznie wszystko. Łącznie z tym, z hamulcami, płynami. Wszystko nowe zalane. Przeglądając sobie z Facebooka, przeczytałem o tragicznym wypadku. 25-latka na motocyklu zginął na miejscu, roztrzaskał ścigacza. Podobno jechał bez uprawnień i bez kasku. Nie wiem nawet, czy tam prawo jazdy miał, czy nie miał. Nieważne, ale teraz tak sobie myślę. Bo jak wiecie, tego kłada chcę sprzedać i po tym incydencie, co właśnie wyczytałem, jak ktoś będzie chciał się przejechać moim sprzętem, obojętnie, czy ścigacza będę sprzedawał, czy tego kłada, czy cokolwiek, żeby się przejechał, no to niestety, ale musi położyć całą kasę. Ja na przykład przy zakupie, no zawsze mi dawano te sprzęty, no nie wiem, może po prostu mnie znali. Ale tak, no obcej osobie no, nie ma sensu dawać sprzętu, dopóki nie położy całej kasy na stół. Takie zasady panowały kiedyś. No i tych zasad trzeba się po prostu trzymać. Tragedia po prostu, tragedia. Nie wiem, czy tutaj można obwiniać tego, który dał ten motocykl do jazdy próbnej. Nie wiem, nie mam pojęcia. Ja rozumiem, no bez kasku można, no jakiś fragment drogi, no tak jak tutaj na przykład. Tu sobie pojechać do znaku z powrotem, tak żeby sprawdzić, czy biegi wchodzą, czy nie. No kurde, powiem wam, no ciężki temat. Ciężki temat, nie wiem co o tym w ogóle sądzić. Ale mi się wydaje, że nie powinno się dawać sprzętu. Jak się kogoś nie znam. Niby tam w tym artykule pisali właśnie, że bardzo musiało zależeć sprzedającemu, że po prostu bez skrupułów dał sprzęta. Co prawda, no odbiło się na nim
niekorzystnie, bo sprzętu tak naprawdę nie ma i nie odzyska, bo sprzęt i tak jest do sprawy zatrzymany, czyli nie ma sprzedaży żadnej. Siema. No nie wiem, no ja tak sobie teraz myślę, że po prostu przyjeżdża klient, pokłada kasę, kładzie na stół, może się przejechać, może nawet jechać na miasto. No i co teraz, ja mam sprawdzać, czy on ma uprawnienia w ogóle do kierowania tym? Bez sensu, nie wiem, nie wiem. Wiem, że sprzęt i tak trzeba przy zakupie sprawdzić zawsze. Wiadomo, no co, ja z nim na tym kładzie pojadę z tyłu? Bez sensu. Czy tam na motocyklu? Nie wiem, nie wiem. Musi być chyba tak, jak było kiedyś. No dobra, to trzymajcie się, nara. Jeździcie bezpiecznie. W miarę. Elo. Enduro. To ma największa pasja, inaczej żyć nie umiem. Enduro. Jeśli tego nie czujesz, to nigdy nie zrozumiesz. Enduro.